Zespół Jerycho jest takim urzeczywistnieniem mojej wizji muzyki sakralnej, odwołującej się do żywej tradycji śpiewu tutaj w Polsce, a wykonujemy muzykę od średniowiecza i również późniejszą, ogólnie to jest taka nazwa muzyka dawna, ale generalnie chodzi nam o to, aby ta muzyka nie była muzyką dawną, tylko aby była muzyką aktualną, żywą i zdolną poruszyć, wzruszyć współczesnego słuchacza. Rozpoczniemy od Bogu Rodzicy, następnie wykonamy szereg pieśni maryjnych od średniowiecza, aż również pieśni z żywej tradycji, przy akompaniamencie również instrumentów dawnych, jak lira korbowa, fisharmonia, portatyw czy fidel. Ten repertuar jest przede wszystkim bardzo żywy i bardzo taki poruszający, szczególnie jak się go wykona w taki sposób, odwołując się do tych żywych tradycji, które do tej pory istnieją jeszcze w śpiewie na przykład polskiej wsi czy polskiego kościoła po prostu. Natomiast tych utworów może nie jest dużo, ale staramy się je tak wykonać, żeby po prostu były poruszające i zwykle publiczność to docenia. Zanim powstał zespół Jerycho, ja około 20 lat po prostu zajmowałem się badaniami, głównie prawda, badając rękopisy z terenu Polski, nie tylko, szczególnie te rękopisy zawierające śpiew łaciński. Natomiast i tutaj trudno będzie tutaj już w Polsce odnaleźć coś nowego, natomiast bardziej chodzi o to, aby te rzeczy, które już są znalezione, jakby włączyć do praktyki koncertowej, czy nawet do praktyki po prostu takiego śpiewu wspólnego, i to jest cel. Oryginały, te oryginalne zapisy przekazują nam tak naprawdę bardzo mało informacji. Im starszy zapis, tym tych informacji zwykle jest mniej, a więc na przykład mamy samą melodię, a rytm jest schowany, albo po prostu bardziej chodzi o to, aby co to oznacza współcześnienie? Na pewno nie w taki sposób, nie uwspółcześniamy niczego na siłę, tylko po prostu staramy się za pomocą tych narzędzi, które mamy, a więc po pierwsze badań źródłoznawczych, a po drugie badań takich, można powiedzieć, etnomuzykologicznych, czyli właśnie szukając tradycji tego śpiewu tutaj, czy w Polsce, czy ogólnie w tradycji europejskiej, czy regionu tutaj śródziemnomorskiego, jeśli chodzi o śpiew na głosy na przykład. To po prostu chodzi o to, żeby to, używając tych narzędzi, które poznaliśmy z tradycji ustnej, żeby próbować ożywić ten zapis. Około 2 lata temu po raz pierwszy nagraliśmy podczas którejś z sesji nagraniowych, wtedy chyba nagrywaliśmy oficjum takie o świętymianie jałmużników, w ogóle nieznane z katedry wawelskiej, to jest rękopis 1504 roku. Nagrywaliśmy takie właśnie oficjum, do tej pory jest nieznane, ale śpiewaliśmy od zawsze Bogu Rodzice. No i nagraliśmy tą naszą wersję, taką z donanymi głosami, tak jak to mogło być wykonywane rzeczywiście w późnym średniowieczu. I ta Bogu Rodzica po prostu nagle zrobiła przez okres wakacyjny, po prostu zdobyła mnóstwo tych odsłon. Wtedy to było, ona obecnie ma może 180 tysięcy gdzieś tak, ale wtedy było 100 tysięcy odsłon, to było dla nas coś niebywałego. Potem w zeszłym roku, czyli rok temu, nagraliśmy autentyczną wielogłosową Bogu Rodzicę, bo jest taki przekaz na głosy z wieku XVII, zapisany około 1630 roku przez takiego ojca dominikanina, Błażeja Dereja. On zapisał taką Bogu Rodzicę na 4 głosy, która była uważana za dzieło dyletanta i po prostu za słabą kompozycję. No i wykonaliśmy ją w takim trochę delikatnie przearanżowaną właśnie na zespół męski. No i okazało się, że również ten drugi film obecnie zbliża się do 100 tysięcy wyświetleń. To takie są małe sukcesy nasze.